Ale to na razie jest zmyłka, po to, żeby odciągnąć antyterrorystów od ewentualnego wsparcia dla Choppera, bo on na rampie jest sam, na razie próbuje się wycofywać, ale nie, on chce walczyć, tylko przez moment dycha z eliminacją i teraz terroryści mogą, a nawet muszą kontynuować podejście. Przy tym Snappy ma świetną pozycję, by odcinać rotację od wentylacji, co antyterroryści mogliby zaprezentować. Oni jednak podchodzą od Feniksa, tu akurat widzimy trzech zawodników od w zasadzie jednej pozycji, ale gracze ENS mogą być na to przygotowani. Tam na razie dycha łapał kontakt bardzo sprytnie, Spirit, tam była podsadzka, Mir był na górze, nie spodziewał się tego Polak, Magix bardzo agresywnie, ale tutaj cały czas Snappy, ważna pozycja tego zawodnika, bo to jednak przewaga antyterrorystów, ważne co zrobi Sphinx, a nie był w stanie zbyt wiele uzyskać. Dexter, on kapitalnie przypilnował 5 razy AK, oczywiście zestawy granatów także są, kamizelki z hełmami, bo po drugiej stronie nawet pistolet maszynowy, M4-ki. No to raczej standardowe, przy tych smokach jest spora luka i w tę lukę właśnie wcelowany Mir, a może ta luka też powstała po to, żeby terroryści mogli przejść w miarę spokojnie do przebudówki, odpowiedź oddychy i teraz ważne starcie Snappiego, ale tam jeszcze od gniazda ustawiony Dexter, ale teraz już wycofuje się, dorzuci granat dymny na wyjście, ale też musi czekać. O, czy tam akurat zgaszony ten Mołotow? Nie, tam nadal są płomienie przy drabinie. Dorzucane jeszcze odłamkowe, trochę przedwcześnie mam takie wrażenie, bo przecież był tam zapalający. Można było te granaty właśnie rzucić w tym momencie, gdy te płomienie, powiedzmy, że zaczęły znikać. Ale to jest przewaga ENS. 3-2, Hades celowany. Tam akurat Chopper pojawił się, gdy ten dym zaczął już znikać. Nawet dostał flesza jeszcze od kolegi, ale Dexter teraz 29 HP, a WP-a i on ucieka, ale Hades wie, co chce zrobić. Hades chce gonić, ma też pomoc, to jest świetny flesz oddychy. Dexter, no jasne jest, gdzie on jest ustawiony. Wiedzą zawodnicy ENS, wiedzą o tym Polacy, bo to akurat taki duet idzie powalczyć, no i dycha. I pewności antyterroryści, zresztą teraz to sam Dayang rozgrywa z Max 7-em. Hades, a WP-a. No, na razie stracił nieco HP, ale zobaczmy, znów dosyć dynamicznie. ENS to zagranie! Och, mogło się powieść, było blisko. A teraz terroryści wychodzą na walkę bez żadnych granatów, ale dycha wygrywa starcie z Mirem, który był poobijany po tym pojedynku, który widzieliśmy na samym początku ze strony Snappiego. A tu proszę, Sphinx już w wentylacji, więc ten sektor na mapie przed dolnym bombsite'em mogą dosyć szybko przejąć zawodnicy ENS i w zasadzie to robią. Patrzę na ustawienie defensywy, bo defensywa kompletnie nieprzygotowana na walkę na dole. Jeżeli tam szybko zaatakują zawodnicy ENS, zajmą jeszcze do tego dobre pozycje, to no, patrząc na sam Dayanga, który musiałby to odbijać, jeszcze podchodzić, zajmować pozycję tylko z Max 7-em, to jest duża szansa dla ENS. Podjęli świetną decyzję, rywale jeszcze nie. Tylko, że trzeba nieco przyspieszyć. Sphinx otworzy drzwi, Hades powinien wtedy dorzucić smoka, tak żeby ten smok bardzo szybko pojawił się przy bombsite'cie. I teraz zgrali się zawodnicy, smok na miejscu. Jeden wysłany zawodników z bombą, oczywiście, żeby ta została umieszczona na tej właściwej pozycji. Dycha Hades, mam wrażenie tak, oni obserwują to ekolisę, gdzie za chwilę będą antyterroryści. Tylko, że tu akurat ten timing może być bardzo ważny. Dycha, dobre ustawienie, jedna eliminacja. Wymieniają się zawodnicy, sam Dayang, no właśnie ten Max 7, poobijany jeden z terrorystów. Ale zostaje tylko Dexter oraz Magix. Magix wycofuje, tu mogą być dwa fragi. O całe szczęście Doto zareagował. 2-1, Dexter, mało HP, no i to też wycofanie Dextera i to też będzie zwycięstwo drużyny ENS. Drugi punkt, już nie ze scoutem, już z AWP, poprzedni mecz, który komentowałem z jego udziałem, no naprawdę grał rewelacyjnie. Trzeba uważać, tam mógł coś zobaczyć Dexter, ale tam jednak nie, terroryści kucają też w tym przejściu. A do tego kolejne granaty dymne dorzucane, pod gniazdo, tu jest, oj, tam jest luka, ale to wjechał. Na głowę wskoczyły przeciwnika, Dexter jeszcze to ubezpiecza, wcelowany jest Hades i błędu nie popełnia. Dexter niezadowolony, ale to nie nasz problem. 4-3, przewaga ENS. No i teraz uspokajają to zawodnicy tego zespołu, bo wiedzą, że Team Spirit musi trochę poszukać innych pozycji. Ktoś tu musi skrócić, znaleźć trochę informacji. No, Sphinx asekuruje poczekalnią, tu sprawdza, czy nie ma jakiegoś skrótu. Sam Dayang, teraz ważne starcie, całe szczęście Snappy z rewanżem. 3-2 utrzymywana przewaga i chyba powoli już trzeba wchodzić na któryś z bombsite'ów, tylko właśnie, czy to nie będzie zmiana podejścia i wejście na górę? Tak, ale tu jest jeden z zawodników, a Magix jeszcze sprawdza plecy. Hades, nie wiem, czy tam trafił, czy w ogóle wystrzelił z AWP-y i zostaje sam Sphinx. Teraz zauważy przeciwnika, był blisko, ale jednak Chopper mocniejszy, jednak zaskoczył swoim. A tu mamy AWP, jeden pistolet maszynowy. Reszta to karabiny, tak jakby chcieli mieć gracze Spirit.
Na razie Dexter szuka sobie miejsca. Mir dorzuca zapalająco, żeby utrudnić to przejście, no ale to akurat niewiele zmienia. Może troszkę przyspieszają tylko terroryści, ale tutaj już przygotowany Magix dorzuca granat dymny i Ens musi się na chwilę przynajmniej zatrzymać. Jeszcze Nejdzik, Magix, jakby tak chciał ustawić się właśnie w tym miejscu, gdzie granat był dorzucony przed momentem. Oj, 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 to chyba jest delikatna luka, nieważne, bo zapalający wymusza reakcję od Magixa, ten nie trafia, Snappy no, zdecydowanie lepiej poradził sobie w tej sytuacji, ale znów na dolnym bombsite jest Chopper. To jest ta zmiana Spirit, jeżeli chodzi o reagowanie na to, co robią rywale. Chopper już jest na dole i już jest gotowy na walkę. Paka podkładana. Znów w smoku. To jest ten standard i Chopper znów za bardzo nie chce nic robić albo nawet nie może. Teraz jeszcze rywalizacja z Doto. Ale on daje radę po raz kolejny. Urwał głowę Dexterowi. 5-2. No i chyba tutaj już zapisujemy punkt numer 6 na koncie zawodników Ens. Łatwo stracić kontrolę po prostu w takim spotkaniu, gdy przechodzimy na stronę defensywną. A jest na razie bardzo to wszystko wyrównane. Doto oczekuje na skrót od Dextera. Prawdę mówiąc, ja to bym widział Tens wreszcie taki dojazd rampy, nawet gdy rywal gra Forsa. Bo to przecież runda ostatnia, musi. Ale tego nie wykorzystywali. Ale Ens najwidoczniej, mówią sobie panowie, gramy to, co działało przez większą część spotkania. Dwór, kontrola, tutaj ten daleki dystans, a jak są pistolety, pistolety maszynowe, więc ciężko by tu kontestowali to w jakikolwiek sposób. Dacze Spirit, a Dyka wraz z kolegą coraz bliżej gniazda. Nawet ten górny bombsite za chwilę mógł być zamknięty, albo dolny z dwóch stron, ale Spirit też reaguje. Spójrzmy, czterech zawodników od jednej pozycji. Jest tu ktoś, kto mógłby to osłaniać. Doto, ale on odpuszcza. No tylko ten timing może być bardzo niekorzystny dla Spirit, bo oni po prostu mogą być zbyt późno, tylko czy na pewno? No, zawodnicy ENS, w tym Polacy, już przejmują górny bombsite. Hades jeszcze odcina się smokiem. No tutaj, no nie mają gracze Spirit nawet możliwości podejścia. Takiego prostego, trzeba będzie ryzykować. No, Snappy zauważył na pewno, no, na pewno zauważył, że tam są rywale. Bo, ale to Mir skasował przeciwnika, 4-4. Obracają antyterroryści. Czym dysponują? Zapalający, błyskowy, a teraz no to nie będzie łatwe odbijanie, to nie będzie łatwy czas. Sam Dayang oczywiście, on zajmuje pozycję, chociaż ma pistolety maszynowe, ale właśnie ma flasha, więc on będzie dawał szansę kolegom z drużyny, ale tutaj ten flash już wyrzucony. Spinks cały czas wcelowany, Hades także, przygotowani terroryści, no to się nie może powieść, to się nie może udać, to jest łatwe zwycięstwo. Spotkania, w którym na razie zawodnicy Ens prezentują się naprawdę nieźle. Sam Dayang teraz rozpoczyna świetnie rundę pistoletową, kapitalny strzał, Mir także z eliminacją. Tutaj zabawa przy drzwiach, Doto cały czas wcelowany, zdaje sobie sprawę z tego, co robi rywal, po prostu mają wyraźną przewagę. Doto w końcu poszuka walki, ale nie skończy się to najlepiej dla niego. Snappy jeszcze spróbował. Za kurnik, tutaj nikogo nie ma. To już jest ta gwarancja, ta pewność. Tylko Spinks trochę musi uważać się bardziej na drzwi. Tego Snappy nie sprawdził. A to może być kłopot. No teraz jeszcze prowokuje. Właśnie Spinks z eliminacją, ale sam Dayang musiał tego wraga zdobyć. No tutaj troszkę jakby się nie dogadali do końca zawodnicy Ens. Trochę jakby czegoś tu brakowało. Doto jednak z trafieniem, to jest jednak 1-2 i Doto mało HP. Może się okazać, że jednak tu za chwilę Polak będzie miał kłopoty. No teraz Dycha musi uważać. No widział teraz, trzeba uciekać. Miał czas, miał możliwość. Dobre ustawienia, Hades poradził sobie z Chopperem. Ważne starcie wygrane i teraz. Ważne, żeby Dycha dał chociaż jednego fraga. Albo właśnie, wziął na siebie ciężar rozgrywki, bo Snappy był blisko. I on wykorzystuje to całe zamieszanie. 4-1, sam Dayang. On miał to zamykać, on często ustawiony przy drzwiach w poczekalni. Taka kotwica czekająca. Albo na rywala, bo po prostu na to, co robią koledzy. Teraz zostaje sam. Ens z ogromną szansą na punkt 11, na doprowadzenie do remisu. Bardzo lubiana w tym regionie. Dexter teraz dynamicznie, bardzo agresywnie, ale jednak Spinks na pozycji. A tam tak przeciągnął to AK Dexter, ale tak zabrakło w tym wszystkim dynamiki. Jest przewaga. Mir od dworu. 22 trafienia do tej pory. I będzie chciał na pewno poszukać 23, może 24. Na razie Dycha z eliminacją. Mir sprytnie ustawia się w tej sytuacji i faktycznie 23 frag jest. Ale to jest też przewaga Ens 4-3. Teraz uspokoić, ustawić się, poczekać na kolejny ruch przeciwnika, ale Hades nie chce czekać, tylko żeby tu nie stekarcił go przede wszystkim sam Dayang, bo Hades już może sprawdzać okolice przebudówki, ale teraz Hades, kapitalna reakcja. O, to nie było łatwe, to było bardzo ryzykowne, ale ryzyko opłaciło się w tej sytuacji. 4-2, Mir, Magix, ten duet będzie próbował walczyć.
Jeszcze o zwycięstwo. Mir próbuje. Skasowany przez Spinksa. Zostaje Magix. On liczył na to, że uzyska cokolwiek przy górnym bombsite. Nie uzyskuje absolutnie, ale Ence na pewno im tego nie ułatwi. A wupał Hadesa naturalnie jest. I Hades teraz agresywnie od rampy z eliminacją. Sam Dajong nie mógł nic zrobić. Przy tym jeszcze Spinks gra agresywnie. No to jest świetny manewr, tak by się spodziewali. Okej, rywale pewnie będą dorzucali granaty. A proszę, gdzie jest Spinks? Z trafieniem. I też inteligentnie. Nie na siłę. Nie musi walczyć za wszelką cenę. Rywale i tak będą się obawiali tej pozycji. Tymczasem on może zmienić ustawienie. Dycha teraz agresywnie. Jeszcze flash dorzucony od Hadesa. Świetna współpraca zawodników. End dzięki temu dycha. Ma dwa fragi, ale to jeszcze nie koniec. Mir 1 na 3 już teraz. No musiałby pójść po Ace'a, po takie 1 na 5 nawet. Nic z tego. 16 do 11. Wygrywa. Timu Spirit. Jesteśmy w grze. Gracze. Na razie bardzo spokojnie, chociaż antyterroryści nie do końca. Zobaczmy, jaki to jest skrót, tylko że terroryści mogą być na to przygotowani. Czy na pewno teraz Spinks już łapie kontakt z rywalem? Mir chce odpowiedzieć, nic z tego, dycha. Świetna reakcja polskiego zawodnika. Dotto! Fantastyczny strzał. No i teraz tutaj może obserwować albo nie. On może walczyć, on może nawet za chwilę zakończyć, jeżeli mówimy o rundzie pistoletowej, bo to jest przewaga Ence. Przewaga bardzo wyraźna. 5 na 1. O, Dexter. O, zawodnik o ogromnym potencjale, ale w tej sytuacji nie sądzę, by mógł jeszcze odwrócić losy tej rundy. Próbować na pewno będzie. Ma kamizelkę, brak granatów. Delikatnie już oberwał. Spodziewa się trochę w tym miejscu, ale nic z tego. O, ten pierwszy strzał. O, też ciekawe będą te pojedynki snajperów. Przecież nieco łatwiej o nie akurat na tej mapie. No, na razie Emir, bardzo dynamicznie. Chopper jako ten drugi zawodnik. Hades już z trafieniem, skasowany Magix. Amir przy smoku, tam też Chopper w końcu. Wydaje się, że będzie musiał ruszyć, przejść na drugą stronę. Hades skraca jeszcze pozycję przy bombsite B. Będzie to wszystko domykał od pleców, by nie starał się, myślę, kontrolować. Czy nie ma rotacji od terrorystów? Bo reszta zawodników Ence może być już gotowa na walkę przy bombsite A. Jeszcze Snappy dla pewności zerka na środek. Za chwilę Hades powinien dać mu znać, jak to wygląda. No i już Snappy powoli zaczyna odpuszczać. Zobaczymy też dorzucone granaty dymne od terrorystów. Dexter już przygotowany. Sam Dajong jest chyba tym, który wyjdzie nawet przed granatami. Tak, to jest często spotykane zagranie. No, może tu jeszcze kogoś zaskoczyć. Dotto wycofuje się na galerię. Sam Dajong. Kłopoty. Kłopoty tego zawodnika. Tam jeszcze dorzucone granaty. Snappy. Podsadzka jest i podsadzka już zadziałała. Dodatkowe trafienie też od Dotto. Hades z eliminacją. Spójrzmy, jak świetnie na razie gra Ence. Bez... No, takie szachy, prawda? Czyli ta wymiana granatami. Jeden zapalający, no to i drugi zapalający za chwilę się pojawia jako taka kontra. Dorzucony też granat dymny. Dycha. No nie ma już teraz odwrotu, przynajmniej przez kilkanaście sekund. Oberwał też Polak. Czy będzie szukał sobie pozycji, czy obawia się flesza? Podchodzi bardzo agresywnie, dynamicznie i bardzo pewnie też dycha. Dwa fragi, jeszcze flesze od kolegi. Teraz dopiero zauważony Mir, ale zauważony w porę, bo ten oczywiście wyłączony przez moment z rozgrywki. Dycha, wcelowany na środku. Teraz to on z AWP. Spinks przejął, czy też przejął. Gra augiem, a dycha gra pewnie. Znów eliminacja. Hades o dwóch snajperów na środku. Ja bym był ostrożny z takimi decyzjami. A Spinks ma kłopoty na B, ale tu jest granat dymny. No i Spinks daje sobie radę, ale z Dexterem akurat już poradzić sobie nie mógł. I teraz Paweł dycha. Zająć dobrą pozycję. No, przydałby się szybki frag od Polaka, bo rywale są blisko. I właśnie, taka prowokacja od jednego. No, zagrali świetnie zawodnicy Spirit. Wykorzystali wszystko, co mieli w tej sytuacji. Gra pewnie Snappy, ale też ten flash, czy tam właśnie to był flash, czy granat odłamkowy. Nieistotne. Istotne, że walczy jeszcze Dotto. Nie poddaje się, ale w końcu będzie musiał uznać wyższość zawodników. Granat dymny na bramę, jednak bombsite B atakowany przez Team Spirit. Trochę to opóźnili. Okej, problemy z Pinksa, ale dycha to wszystko wykorzystuje, bo poobijani byli terroryści. I teraz jeszcze świetny flash od Snappy'ego. Troszkę tu zabrakło kontroli od Polaka. No ale też Snappy niepotrzebne to wychylenie. Na siłę trochę chciał walczyć. 3-2 przewaga. Ale jednak skasowany. No i już wygląda to zdecydowanie trudniej. Teraz jednak Dotto. O, bez żadnego stresu. Wyjazd jak na wrotkach. Bo tam przecież pistolet maszynowy, ale też Hades. Nie trafia, sam Dajong jest blisko, ale to ten granat. No myślałem, że... Ale może ta pewność siebie za chwilę wróci, gdy przyjdzie co do czego, gdy trzeba będzie walczyć, ale zobaczmy, Spinks, no on tutaj mówi, panowie, jak taka fotokomórka, no nie ma przejścia. Jak przejdą, jak się będą wycofywać z długiej, to dam znać. Na razie czekajcie.
Hades spróbował, no tam niewiele brakowało, a miałby fraga. Dexter, Magix, teraz wyjazd przez Mołotowa, przeskakuje na drugą stronę, widział jednego rywala, jednego już powalił na ziemię. Dycha z eliminacją, z odpowiedzią i teraz jeszcze czeka na jakieś wsparcie od kolegów, bez wsparcia jednak jest, daje też fraga. Tylko, że i Dexter wcelowany. Och, Sphinx, teraz ważny ten pojedynek. Kto to ugra? Jednak Sphinx górą. Dwóch terrorystów jeszcze pozostaje przy życiu. Oni blisko bombsite'u. 19 sekund. Paka, czy będzie podłożona? Nie ma to znaczenia. Bo tutaj przyjmowali długą, to zwalniali w ten sposób. Tylko teraz po raz chyba pierwszy robią coś takiego, gdy mają przewagę jednego zawodnika. Mają fraga otwierającego. Ale Ens znów, oni nie chcą czekać po prostu na to, co się wydarzy. Oni chcą mieć inicjatywę. Sprawdzony po raz kolejny bombsite B i to jest chyba sposób Ens w tym spotkaniu, moim zdaniem. Ach, tylko niestety. Hades, no tu miewał bardzo często problemy, jeżeli chodzi o walkę na długiej, niestety, ale tu znów Hades troszkę niepotrzebnie robił wykonywał taki manewr, gdy przecież gracze Ens powinni wiedzieć, co się tu dzieje. Do tego dycha, podnosi AWP, czy też miał to AWP, już tego nie odnotowałem tak do końca, chyba podnosił. Jakie to ma znaczenie, też nie daje eliminacji. 5-2, Snappy oraz Sphinx jeszcze w grze, Snappy blisko, Sphinx już teraz też, bo pojawił się podchodząc od shorta, ale tutaj potrzebny szybki frag od któregoś z zawodników, zapalający, dorzucony, czy tam akurat wymusi to wyjście rywala, chyba nawet nie, cały czas na pozycji, jeden z zawodników, Snappy za to na ziemi, Sphinx jeszcze walczy, sam na czterech już w tej sytuacji, pobijany kolejny zawodnik, ale Sphinx także stracił sporo HP. Chyba 11-4, chyba taki wynik zobaczymy po pierwszej części. To będzie dobry rezultat. Chociaż no, mogliśmy nawet oczekiwać odrobinę więcej. Sphinx uśmiechnięty, chyba mu podpowiadają, co ma zrobić. Może pojawiło się. Clutch or kick? 11-4, prowadzi Ens. To jest dobry wynik, ale jeszcze poczekajmy z gratulacjami. To jeszcze nie jest ten moment. To jeszcze trzeba to wszystko wykończyć, ale na razie to Hades wykończył Dextera. Mamy dorzucony był granat błyskowy, ale też wcelowany, przypuszczam, w tej sytuacji Polak przypuszczam, bo nie widzieliśmy tak dokładnie tego z jego perspektywy. Dobry start Ens, ale to jeszcze nie jest zwycięstwo. Dycha z eliminacją, ale Magix, on teraz próbuje odmienić losy tej rundy i być może mu się to powiedzie. Zdobył jeszcze fragi, ale w końcu dopadł go Sphinx, tylko dopiero teraz mamy sytuację 2-2. Ależ teraz zrobił dużo dobrego dla swojej drużyny Magix. Sphinx walczy, ale też oberwał bardzo mocno. Dodatkowo od dwóch pozycji podchodzą rywale. Czy będzie chociaż podłożony? Na bomba, jest na to szansa, tylko potrzebny jest frag, jednak nic z tego. Sony jeszcze w razie flesza, w razie przejścia przez Smoka i teraz Sam Dae-young, no troszkę problemów strzeleckich, Sam Dae-young fatalnie. Ens przebija się już blisko bombsite'u, Doto on akurat miał trochę szczęścia w tym wszystkim, ale wiedział czego szuka, szukał tam fraga przez Smoka. Dodatkowo jeszcze dycha agresywnie, tu nikogo blisko nie ma, antyterroryści odbijają to od tunelu. 2-4? Ja nie wiem, czy to jest możliwe, czy to jest wykonalne i chyba też i Team Spirit zdaje sobie z tego sprawę, że no nie, tutaj przez Smoka jeszcze rywale, jak się w tym połapią, to za chwilę będą wszyscy wcelowani, ale to trzeba też wykorzystywać i to robią zawodnicy Ens. Teraz Ens, czyżby prostsze podejście pod B? Tylko pozostawiony dycha przy długiej, jakby liczyli na jakiś skrót, że Spirit zacznie szukać jakichś takich bardziej ryzykownych zagrań, ale takich, które mogą odmienić losy jeszcze tego spotkania. Tylko, że Spirit jednak nie, jednak zachowawczo, jednak chyba ufają w te swoje umiejętności, taki swój standard, który mogą prezentować w defensywie. Hades na środku. On już jest AWP. Dorzucane granaty. To będzie domykany też oczywiście bombsite B. Chopper. Ważne starcie, ale Hades z eliminacją. Ważny frag od Polaka. Tylko, że to jeszcze nie jest wejście na B. To jest tylko zmyłka, ale Hades. O, to może być nieistotne, gdy Hades będzie w ten sposób grał. Gdy będzie tak skuteczny. Dexter na szorcie. Tam jeszcze podchodzi jeden zawodnik o długiej. Dexter, no on też troszkę zakręcił teraz kierownicą. W tej sytuacji nie było to łatwe oczywiście. A dycha wykończył, wykończył. Kolejny taki, który eksplodował tak naprawdę w powietrzu. Stracony tak naprawdę ten zapalający. Trochę myślę, że Ens niepotrzebnie się spieszy w tej sytuacji. Trochę tutaj przesadzili. Będzie jeszcze podsadzka. Doto, czy zareaguje? Tak, widzi. Widzi i wie, że tam kolejny zawodnik. Może być skan. Może być to skuteczne. No i proszę, informacja też dla Sphinxa, że ktoś jest blisko, że można to wykorzystać. No i skan przez bramę. To wystarczyło. Dodatkowo dwóch zawodników pada na środku. Nie ma możliwości, żeby dwóch było na B. I wiedzą o tym terroryści. Tam może być maksymalnie jeden gracz. I teraz chcą to wykorzystać. Sam Dae-young ze scoutem, z eliminacją, ale w końcu pada na ziemię. Smoke na bramę. Przewaga Ens. 3-2. Dexter, Magix. Oni jeszcze będą próbowali
dać szansę swojej drużynie na powrót, na doprowadzenie do remisu, ale to czysto teoretyczne sprawy aktualnie. Jeszcze dymny, jeszcze zapalający, wymiana broni, będą próbowali naturalnie, ale oni nie mają defa. Nie wiem, czy ten def jest w bombsite. Wątpliwości są u mnie spore, jeżeli o to chodzi. Hades, on jeszcze tego nie zakończy, ale zostawia kolegów w przewadze, 2-1, bo jednego fraga oczywiście zdobył Polak. Dycha czy Spinks? Kto to zakończy? Chyba na to liczymy oczywiście, że Polacy w barwach ENS będą mieli zwycięstwo. Tak, jest zwycięstwo! Dycha...